Witam Państwa ponownie i od razu łączymy się z Aleksandrem Majewskim. To dziennikarz, pisarz, publicysta, dzisiejszy wydawca portalu wPolityce.pl. Dzień dobry, Alku. Dzień dobry, kłaniam się w ten świąteczny dzień, właściwie wigilijny. Wigilijny. Aleksandrze, dlatego na portalu patrzymy w tym momencie cała masa życzeń świątecznych, życzenia świąteczne od premiera, życzenia świąteczne od pary prezydenckiej. Oczywiście wcześniej tylko u nas, bo jako pierwsi opublikowaliśmy niezwykłe życzenia bożonarodzeniowe wicepremier Beaty Szydło. Aleksandrze, wszystkie te życzenia przeszły przez twoje ręce i przez twój komputer. Tak jak oceniasz na oko, które były najciekawsze, takie najbardziej może oryginalne, kto się popisał jakąś szerszą inwencją niż tylko złożeniem życzeń? No, tutaj myślę, że nie będzie zaskoczenia, tym bardziej, że największym zaskoczeniem była może taka forma, tak duża, tak dostojna forma ze strony wicepremier Szydło. Jeżeli przyjrzymy się formie życzeń, to rzeczywiście było tam najwięcej w moim odczuciu ciekawych odniesień, odniesień do naszej historii, odniesień do stulecia niepodległości. Dlatego myślę, że w tym plebiscycie na życzenia myślę, że jednak Beata Szydło triumfuje. To co można życzyć, Alku, ty jako baczny obserwator polskiego życia politycznego, człowiek, który również kreuje najważniejszy portal konserwatywny w Polsce, a trzeci, jeśli chodzi o cytowalność w ogóle portali w Polsce, czyli portal wPolityce.pl. Czego ty myślisz, można byłoby życzyć, chociażby, a zacznijmy od Mateusza Morawieckiego. Czego by można było życzyć, jeśli chodzi o rządzących, konsekwencji i odwagi? Ja myślę, że to jest takie życzenie, które złożyłbym zarówno Mateuszowi Morawieckiego, zarówno rządzącym, ale również i opozycji. Ja zawsze zwracałem uwagę, że czego zabrakło w przypadku tych nieszczęsnych bonifikat, w przypadku rządzącej Warszawą Platformy Obywatelskiej. No zabrakło przede wszystkim takiej odpowiedzialności i zabrakło odwagi, bo nawet jeżeli podejmuje się niesprawiedliwą, krzywdzącą według części opinii publicznej, a według innej części ważną z punktu widzenia finansów miasta decyzję, no to warto to jakoś uzasadnić, warto być konsekwentnym, warto to przedstawiać, warto o tym mówić już wcześniej, a nie mamić wyborców jakąś wizją. To tyle, jeśli chodzi o opozycję, czy też rządzących w Warszawie. Natomiast jeśli chodzi o rządzących, to również oczekiwałbym jasnych komunikatów. Też nie można uchylać się od mówienia o tym, że ceny rzeczywiście wzrastają, bo jeżeli przypatrzymy się, koszyk zakupów kosztuje znacznie więcej. Więcej wydajemy na Wigilię w tym roku niż rok temu czy dwa lata temu i myślę, że każdy, kto zagląda do sklepów spożywczych, wie, o czym mówię, zresztą nie tylko sklepów spożywczych. Dlatego warto mierzyć się z tymi przeciwnościami, warto o tym mówić, warto mówić, dlaczego są takie, a nie inne decyzje podejmowane, bo pamiętajmy, politycy przede wszystkim powinni pamiętać o tym, że żyjemy w dobie mediów społecznościowych. Naprawdę, przed ludźmi nic nie jest w stanie się ukryć. Było to możliwe jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy dominowała prasa, dominowała telewizja, radio, natomiast teraz wchodzą w grę coraz poważniej już praktycznie wkroczyły media społecznościowe i tutaj naprawdę ludzie są w stanie wszystko zweryfikować. Dlatego zarówno opozycji, jak i rządzącym życzyłbym tego samego: odwagi i odpowiedzialności. Aleksandrze, Wigilia to także symbolizm, symbole przede wszystkim, czy ten okres pięknych świąt Bożego Narodzenia. I ja tutaj mam przed sobą, pewnie widziałeś, no na pewno widziałeś dzisiejszą okładkę Gazety Wyborczej, na której jest wielki kot w czapce Mikołaja. Ja Państwu pokazuję również dzisiaj, teraz właśnie na ekranie, to zdjęcie. Tak sobie pomyślałem, Alku, nawet Gazeta Wyborcza przez ostatnie lata udawała dość sprytnie, że gdzieś te wartości chrześcijańskie, już nie wchodząc w kwestię katolicyzmu, ale chrześcijańskie, są jej bliskie. Ta okładka dzisiaj, muszę ci powiedzieć, to jest dla mnie wytwór jakiejś kompletnej aberracji. Zresztą bardzo wiele gazet skrzętnie ukrywa jakiekolwiek na
nawiązania świąteczne do Pana Boga, do Maryi, do Józefa, do Dzieciątka Jezus. Czy to jest taki trend, który, no nie wiem, ma się przypodobać części tych czytelników Gazety Wyborczej? Czy naprawdę nie możemy raz w roku, czy dwa razy do roku tego Pana Boga gdzieś do siebie wpuścić? No rzeczywiście taka tendencja jest zauważalna. Zresztą zwróćmy uwagę na odbiór powszechny, to znaczy zwracamy uwagę chociażby na takie kwestie jak kolędy czy też piosenki świąteczne, bo również wykonawcy muzyki pop, również polscy, czynią takie utwory z okazji świąt. Tylko zwróćmy uwagę, że gdy kogoś, nawet widziałem w jednym z kanałów telewizyjnych taki program, gdzie poproszono przechodniów o zaśpiewanie kolęd, i co się okazuje? Otóż ludzie, wiele osób nie śpiewało kolęd, tylko śpiewało piosenki świąteczne, które notabene też nie były piosenkami stricte świątecznymi, bo zazwyczaj kojarzą się z jakimś okresem, prawda, zimowym, niekoniecznie ze świętami. I widać, że jest taka tendencja. Jest tendencja do tego, żeby Boże Narodzenie określać jako jakąś bliżej niezidentyfikowaną gwiazdkę. Widzimy, że to wszystko idzie w stronę jakichś imprez świątecznych, spotkań towarzyskich, niekoniecznie spotkań rodzinnych przy opłatku. Zresztą słynna sprawa na SGH, która zresztą wymagała zajęcia stanowiska przez rzecznika tejże uczelni, no pokazuje, że rzeczywiście taki spór jest prowadzony, a wydawałoby się, że tutaj miejsca na spór po prostu nie ma, bo to nie jest nawet kwestia religijności, katolicyzmu, chrześcijaństwa, tylko kwestia tożsamości, w tym przypadku tożsamości polskiej, a tutaj no nie da się po prostu oddzielić religijności od naszych korzeni, naszych tradycji, bo jest to po prostu ze sobą ściśle związane. Z drugiej strony widziałem bombki z napisem Konstytucja, a nawet, co już mnie zupełnie zmroziło, opłatek z takim właśnie napisem Konstytucja. Czy to oznacza, że naprawdę wszystko musimy upolitycznić? No niestety widać, że niektóre kręgi do tego dążą, ale powiem szczerze, widzę taką też tendencję, jeśli chodzi o upolitycznienie różnych tematów świątecznych, które powinny wymykać się wszelkim podziałom. Widziałem taką tendencję również i niestety wśród niektórych środowisk prawicowych. Ja przypominam sobie w moim odczuciu oburzającą okładkę jednego z prawicowych tygodników, gdzie, prawda, był żłobek i w żłobku leżał Krzyż Smoleński, no zamiast Dziesiątka Jezus, więc w moim odczuciu było to oburzające, zarówno jeśli spojrzymy na tradycję świąt Bożego Narodzenia, ale ja myślę, że również osoby, dla których wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej było ważne, również mogły czuć się zniesmaczone. Dokładnie. Ponieważ to naprawdę nie pasowało, to nie był czas i miejsce na to, żeby w ten sposób tak to eksponować. No niestety zawsze tematy religijne stają się okazją do szerzenia agitacji, czy też mówiąc brzydziej, propagandy. Alku, serdecznie ci dziękujemy za ten nasz wigilijny, specyficzny przegląd dzisiejszy, nieco inny niż zwykle, portalu w polityce.pl. Na twoje ręce chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia dla całej załogi portalu w polityce.pl. Serdecznie dziękuję, a z kolei portal w polityce.pl moimi ustami składa jak najlepsze życzenia redakcji telewizji w Polsce.pl. No, a my już tutaj tradycyjnie będziemy życzyć wielu łask Bożych, pamiętajmy jednak święta Bożego Narodzenia. Bożego Narodzenia. Serdecznie państwu dziękuję, a już za moment przegląd wydarzeń Agnieszki Ponikiewskiej. Zapraszam.